trybie na wniosek burmistrza ze względu na pilną potrzebę zmiany w uchwale budżetowej na 2023 rok. O szczegółach będziemy mówili w trakcie podejmowania uchwały. Stwierdzam, że na ustawowy skład Rady 15 w sesji uczestniczy 13 radnych, w związku z tym sesja jest prawomocna. Porządek obrad dzisiejszej sesji to są trzy uchwały. Pierwsza to zmiana uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2023. Druga uchwała zmiana wieloletniej prognozy finansowej gminy Brusy na lata 2023-2032. I C określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu na potrzeby ustalenia wysokości zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców do placówek oświatowych. I zamknięcie obrad. Czy są uwagi do porządku obrad? Nie widzę. W takim razie przystępujemy do realizacji porządku obrad. Pierwsza uchwała to dotyczy zmiany uchwały budżetowej na rok 2023. Treść uchwały. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o finansach publicznych Rada Miejska uchwala, co następuje. W uchwale nr 324 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany. W planie dochodów budżetu gminy zwiększa się dochody o kwotę 1 710 864,95 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą 99 527 225,78 zł. W planie wydatków budżetu gminy zwiększa się wydatki o kwotę 3 334 704,95 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do 2a do uchwały. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą 113 885 326,07 zł. Paragraf drugi. Deficyt budżetu gminy w wysokości 14 358 100,29 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanej emisji obligacji komunalnej w kwocie 11,5 miliona, wolnymi środkami w kwocie 2 275 570 zł oraz przychodami w kwocie 582 530 zł wynikającymi z rozliczenia środków określonych w artykule 5 ustęp 1 punkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Paragraf trzeci. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 17 358 100 zł 29 groszy oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3 miliony zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. Uzasadnienie do zmian w budżecie gminy Brusy na 2023 rok. Dochody, zwiększenie planu o 1 710 864,95 zł. Zostało tu przedstawione. 1 600 000 to z tytułu dochodów ze sprzedaży węgla na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 o zakupie preferencyjnej paliwa stałego dla gospodarstw domowych. O 110 tysięcy na podstawie złożonego wniosku o przyznanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID na realizację wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych i wydatki, zwiększenie planu o 3 334 704,95 zł. I tutaj podobnie jak w dochodach, tak i w wydatkach 1 600 000 za zakup węgla. I 110 tysięcy też zgodnie z wnioskiem i 1 603 440 zł na realizację wypłat dodatków węglowych dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi tego zadania na podstawie ustawy z 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym i 20 400 na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych wraz z kosztami obsługi tego zadania na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Przychody, deficyt budżetu gminy zwiększył się o 1 623 840 i zostanie w całości pokryty przychodami z wolnych środków. Przychody budżetu zwiększyły się o 1 623 840 zł. Tyle
treść uchwały, uzasadnienie. Bezpośrednio przed sesją była krótka komisja, na której zostało to wyjaśnione. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w sprawie projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Będzie to uchwała 329 o zmianie uchwały budżetowej Gminy Bruszy na rok 2023 zgodnie z przedstawionym brzmieniem. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu brało udział 13 radnych, wszystkie głosy za. W związku z tym Rada jednogłośnie podjęła uchwałę. Tak jak mówiłem, to jest uchwała nr 329. I kolejna uchwała związana z poprzednią. Jest to uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bruszy na lata 2023-2032. Treść uchwały na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o samorządzie gminnym. Rada Miejska uchwala, co następuje. Proszę Państwa, otrzymaliśmy autopoprawkę. Myślę, że Państwo radni też otrzymali tą autopoprawkę. Pewna tutaj jest pewien brak i tutaj w autopoprawce jest on uzupełniony w punkcie pierwszym i dodany jest punkt drugi do paragrafu pierwszego i przedstawię w tej chwili już brzmienie tej po uwzględnieniu autopoprawki. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 323 Rady Miejskiej w Bruszach z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bruszy na lata 2023-2032 uchyla się załącznik nr 1 i nr 2 i wprowadza się następujące zmiany. Pierwsze, przyjąć wieloletnią prognozę finansową Gminy Bruszy na lata 2023-2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2032 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały i punkt drugi w tym paragrafie określić wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć na lata 2023-2032 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Tyle treść uchwały. Uzasadnienie było tutaj krótko przedstawione przed sesją. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu wraz z autopoprawką? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie widzę. W głosowaniu brało do 13 radnych. Wszystkie głosy są za. W związku z tym Rada podjęła uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Jest to uchwała nr 330. I kolejna uchwała w sprawie określenia stawki za pierwszy kilometr przebiegu, za jeden kilometr przebiegu pojazdu na potrzeby ustalenia wysokości zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców do placówek oświatowych. Tutaj również została zgłoszona autopoprawka w zakresie paragrafu czwartego, który mówi, uchwała wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą od dnia 17 stycznia 2023. Natomiast ten pierwotny brzmienie nie mówiło o tym, że wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia. Także tu jest autopoprawka i druga część autopoprawki w uzasadnieniu, w ostatnim, przedostatnim akapicie uzasadnienia. Więc przedstawię w tej chwili już też uchwałę wraz z autopoprawką.
Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o prawo oświatowe, a także ustawy o transporcie drogowym Rada Miejska uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Określa się stawkę za 1 km przebiegu pojazdu na potrzeby ustalenia wysokości zwrotu rodzicom kosztu przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do najbliższej szkoły, przedszkola, oddziału przedszkolnego, w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego w wysokości dla samochodu osobowego, a o pojemności skokowej silnika do 900 cm sześciennych 89 groszy. O pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm sześciennych 1 zł 15 groszy. Dla motocykla 69 groszy. Dla motoroweru 42 grosze. Paragraf drugi. Traci moc uchwała nr 303 Rady Miejskiej Brusa z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu na potrzeby ustalenia wysokości zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców do placówek oświatowych. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Brus. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą od dnia 17 stycznia 2023. I uzasadnienie. Stawkę za 1 km przebiegu pojazdu na potrzeby ustalenia wysokości zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców do placówek oświatowych określa Rada Gminy w drodze uchwały. Przy czym stawka ta nie może być niższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie artykułu 34a ustęp 2 ustawy z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym. Stosownie do paragrafu 2 rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalenia oraz sposobu wykonania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy zmienionego rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 roku wydanego na podstawie artykułu 34a ustęp 2 ustawy o transporcie drogowym koszty używania pojazdu do celów służbowych pokrywa pracodawca według stawek za 1 km przebiegu pojazdu, które od dnia 17 stycznia 2023 roku wynoszą dla samochodu osobowego, tak jak tutaj podałem w uchwale. Nadanie mocy wstecznej obowiązywania uchwały nie stoi na przeszkodzie zasady demokratycznego państwa prawnego. Uchwała jest korzystna dla jej adresatów, to jest dzieci, młodzieży, uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione. Tyle treść uchwały, uzasadnienia. Ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu tej uchwały? Nie widzę. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Trzynaście głosów za. W związku z tym Rada jednogłośnie podjęła również tą uchwałę. W ten sposób dokończyliśmy program dzisiejszej sesji. Bardzo dziękuję państwu za przybycie i za udział. Zamykam 39. sesję Rady Miejskiej w Brusach.